Nie. Tak. Tak, dobra. Nie! Teraz tylko nie zepsuj. Jest jeden reset, jest drugi reset, jest trzeci reset i jest bramkarz. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowo dodane auto, które jest tutaj w sklepie w zakładce Ford Bronco Raptor. Czyli taki generalnie bardzo fajny Fordzik. Mówię bardzo fajny, bo lubiłem sobie nim pograć w Forzie 5. Po prostu chyba był jakoś tam na start za darmo i fajnie się nim jeździło i w miarę fajnie wyglądał. No i co bardzo istotne, wygląda na całkiem kanciaste auto, czyli możliwe, że będzie całkiem grywalny. Ogólnie 1100 kredytów, a zapomniałbym, kod EDEK oczywiście wspiera. Mamy twórcę, cyk, 14 dni, zestaw kupujemy, no i zobaczymy może przede wszystkim, a w ogóle pokażę, że jest taki baner, takie tutaj malowanie, co nie jest za fajne i takie koła są domyślnie do tego samochodu. No i co, tuning, jeżeli chodzi o sam tuning, to widzimy, że co jest? A, bo miałem filtr Bronco. Ogólnie możemy, widzę, już edytować ten samochód tak jak nam się podoba, więc licencje są tutaj na topie. Nie ma żadnych ograniczeń, więc jest naprawdę super rzecz. No w sumie czemu by nie zagrać takimi kolorami? Może zobaczę, jakie są domyślnie malowania. No nie, domyślnie jest tylko taki lakier, ale to już wolę mieć brak lakieru. W sumie nie za bardzo mam pomysł na tuning, to może go tak po prostu zostawimy. No i co, już wiemy przynajmniej, że wszystko tutaj można edytować, więc jest naprawdę fajnie. O, dźwięk silnika jeszcze. Spoko brzmi, spoko brzmi. No i jakie mamy wyzwania na dzisiaj? Ogólnie zagramy sobie standardowo oczywiście casuale. Już widzę, że boost jest tak jakby z opony, co mega śmiesznie wygląda. Ale dzisiaj do zrobienia będą standardowo 3 zagrania, czyli Cooksir Pinch, jakiś Musty Flick Double Tap oraz Double Reset powiedzmy. I też ciekawa sprawa, już to zdążyłem sobie zobaczyć przed filmem. Samochód ten ma hitbox Merca, czyli coś co... Nie pamiętam kiedy ostatni raz wyszedł samochód z hitboxem Merca. Chyba to był po prostu ten ziemniakomobil. Ale ogólnie może to być całkiem ciekawy samochód. Nie wiem, jak hitboxy będą leżały. Ja też, prawdę mówiąc, ostatni raz grałem hitboxem Merca, nie wiem, albo na streamie ktoś mi wykupił wyzwanie, żeby zagrać, albo po prostu na teście Nomada. No nie pamiętam za dobrze. Mam tutaj sobie strasznie źle odbiłem. Może jeszcze takie dodatkowe wyzwanie, to będzie fajny ground pinch, ale to zobaczymy, jak będzie okazja, to polecę. Pierwsze wrażenie jest takie, że miałem nadzieję po prostu, że będzie widać maskę w tym samochodzie. Jej za bardzo, przynajmniej przy moich ustawieniach kamery, nie widać, jak tak jedziecie. No, możecie zobaczyć, że jest schowana i co może być sporym minusem na późniejszą metę, ale może nie aż takim. Dobra, on to obronił. Mamy już 1600 MMR-a tak naprawdę na tym casualu, więc naprawdę ludzie tutaj, no tak jak mówię, z odcinka na odcinek są coraz lepsi i coraz ciężej będzie nam strzelać pewnie klipy. Ale dobra, polećmy na ceiling shot musty double. Może będzie odhaczony musty double? Nie, z tego kąta nie ma szans, że strzelę. Ale może stąd się uda. Spróbujmy. Ceiling musty... O, wykończenie, nie wykończę. Okej, jest okazja chyba na pincha. Nie, źle to wybiłem. Chociaż, dobra, jest przynajmniej coś takiego. Albo to może wejść? Nie, dobra, nie wejdzie jednak. Nie wiem, czy jest szansa na Astrala, ale polećmy. Boom! Nigdy nie strzeliłem Astrala ogólnie w meczu, ale warto było spróbować. Na pewno z pozytywów, to chyba jest to najładniejsze auto o hitboxie Merca. Hitbox Merca nie jest aż tak tragiczny, jak wszyscy myślą. To znaczy, mi się przynajmniej Merc bardzo nie podoba wizualnie. Nomad jest śmieszny, ale też nie za... Nie można powiedzieć, że jest ładnym autem. A o tym Fordzie Bronco? No już się zgitływa moim zdaniem. Jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli dla kogoś cenna jest estetyka, no to fajnie pasuje do gierki. Okej. Cyk. Jeden reset. Nie zrobię tego. Drugi reset. Dobra, zrobiłem double reseta, ale takiego chyba sobie nie zaliczę, bo skozłowała. Zaraz pierwszy mecz się skończy, ja jeszcze żadnego wyzwania nie zrobiłem. Ale teraz mam okazję, więc może to się zmieni szybko. Ale ground pinch tym razem. Bang! Nie no, nie był taki tragiczny, poza tym, że totalnie niecelny, więc w sumie był tragiczny. Dobra, polećmy teraz na Cooksira. Proszę, nie blokuj. Dobra, przestraszyłem się i miałem słaby setup też. Jadę tak wolno, że nic nie będę w stanie strzelić, chociaż może spróbujmy. Dobra, będzie cała dogrywka dla nas. Ewentualnie zerowa sekunda, jeżeli to złapię. Nie złapię tego, nie zdążę. Oj. Ale dowiecie co, strzelamy 0 sekund jakiegoś pika totalnego. Dobra, jednak nie. To może być nie taka zła okazja, ale nie musi. Oj, właśnie zepsułem pierwszy touch. Weźmy tą sobie piłkę do cornera i spróbujmy double reseta. Okej, on jednak nas wyprzedził. Może teraz się uda. Ale to teraz musty double. Nie, znowu za nisko piłkę podbiłem.
No, za nisko piłkę podbiłem i jeszcze ten mast mi jakoś nie siadł. Okej, kolejny meczyk. Dobra, może zobaczmy w międzyczasie hitbox. Hitbox wygląda w następujący sposób, czyli jest, no, tutaj tak idealnie wciśnięty. Mówię, chyba największym minusem tego samochodu jest to, że, no, maski nie widać z mojej kamery. Co jest taki jakby niewygodne do uderzania, bo nie widzicie, kiedy dokładnie walniecie w piłkę. No, i to może być takim największym tutaj problemem. No, ale dobra, lecimy do kolejnych spotkań. Dany Well Black albo dany Ferrari w przeciwnej drużynie, a my teraz ciśniemy. I mam nadzieję, że uda się zrobić przynajmniej jakieś jedno zagranie. Najchętniej to z 2 albo 3. No, w pierwszym meczu, no, nie było za dużo sukcesów. Ostatnio chyba na teście, nie pamiętam jaki był samochód, a ostatnio na teście w jednym meczu wszystko zrobiliśmy, jak dobrze pamiętam. Chyba Nissana Z-ki, ale mogę być w błędzie. Dobra, nieważne, bo nie wiem, czym o tym gadam. Hitbox Merca jest trochę krótszy od hitboxa Octane'a. Wiadomo, że jest wyższy przy okazji, więc to jest coś za coś. Natomiast przez to nieco trudniej może być zrobić Mastiego. Fajny mógłby być ten ground pinch, ale no znowu nie trafiony. Może teraz do lewej. Zobaczę, czy będzie podjeżdżał. Nie, najgorsze przyjęcie na świecie. To jest właśnie to niewidzenie maski za bardzo. Nie wiem, czy zrobię z tego. Nie, nie zrobię ani jednego reseta. Jedziemy do boku. Może tutaj się uda. Nie jest taki zły, nie jest taka zła pozycja na double reseta. Nawet całkiem dobra. Chyba, że on nam przeszkodzi? Dobra, nie przeszkodził nam, ale w sumie nie wiem, czy to był double reset. To znaczy, nie wiem, czy dostałem drugiego reseta, bo się na tym nie skupiłem i jeszcze taki byłem trochę przesunięty. Czy tu dostałem reseta? Właśnie chyba nie dostałem, więc to jest po prostu double top. Nie mogę, że tam flipa nie złapałem, ale teraz może się poprawimy, proszę. Jest jeden, jest drugi, jest... Nie, nie trafiłem, co ja robię? Nie mogę wykończyć. Dobra, może to nie idzie, to zróbmy musty double. Za daleko ta piłka poleciała chyba. No nie, nie, no nie mogę, nie mogę zaliczyć żadnego wyzwania, nie wytrzymam. Nasz przeciwnik próbuje polecieć chyba na jakiegoś aeriala, zobaczmy. Dobra, padał nam piłkę. Przyjmę to sobie i robimy kuksira. Nie, nie zdemuj nas, nie zdemuj nas, dobra. Nie, nie zdążę zrobić kuksira, bo wyszedł. Kolejny przeciwnik, tym razem zawodnik z konsoli. Mam nadzieję, że tutaj, nie, no dalej nie mamy nic zaliczonego. Nie wiem, czy nie wprowadzić. O nie, 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 nie. Dobra, nie chcę strzelać, w sumie to nic nie zmienia. Ale nie wiem, czy nie wprowadzić od jakichś przyszłych odcinków limitu meczów, w których muszę zrobić te dane zagrania. Chociaż pewnie nie chcielibyście tego limitu, bo potem bym skończył bez robienia czegokolwiek. Ale to by mogło dawać złą opinię o Otku w sumie, więc to by było git nawet. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. Pinch? Nie, znowu nie trafiony. Dobra, nie dogoni nas. Nice. Double reset, jak nas nie kopnie, no nie wytrzymam z tobą, typie. Dawaj tą piłkę, buraku. Teraz cyk, przyjeżdżamy i mamy wolną ścianę. Nie, nic z tego nie strzelę. Mogę jedynie facepalma zasadzić. Dobra, mamy prawą ściankę, nie mamy za bardzo boosta i nie mamy czasu, bo nas goni. Ale jest okej, minęliśmy go. Nie wiem, nie, nie mogę nic zrobić, nie mam nawet przyspieszenia. Jeszcze gość opikuje jakimiś flikami. Nie mogę, daj sobie spokój, typie. Dobra, to leci na leki, już wolę kick-offa, bo po kick-off jest dużo szansa na darmową ściankę. Okej, okay, mamy darmową ściankę, to musi być double reset, nie ma żadnego ale. Odhaczamy pierwsze zagranie. Jest jeden. Nie, nie zrobię tego, nie mogę. Dobra, polećmy na double reseta z tej ścianki. To będzie najlepsze rozwiązanie, najłatwiejszy setup. Chyba, że jakiś ten... Albo nie, dobra, nieważne. Robimy double reseta. Chyba, że zaliczę sobie tego, co wcześniej zrobiłem. Ale nie, powiedziałem już, że nie zaliczyłem, to nie mogę. Ale jak będzie drugi podobny, to zaliczę. Nie, co on robi w ogóle? Zaraz go zniszczę. Dobra, Edek, proszę cię. Nie pajacuj, nie pajacuj, nie pajacuj. Jest jeden reset. Jest drugi reset. I on to broni. Nie mogę w tego bumpera, nie no, zaraz go rozszarpię, naprawdę, lecę zaraz na bramki. Próba numer 1000, próba numer 1000, albo 1001, gubię się w liczeniu. Nie trafił nas, triple reset, po co ja lecę tripla, dobij to. Nie zdążę nic z tego strzelić raczej. Przynajmniej z tych rzeczy, co ja chcę strzelić, ale strzelmy jakiegoś jednego reseta. Na odblokowanie się, na odblokowanie się, flip reset i teraz ładujemy coś dobrego. Dobra, zostawił nam piłkę, chciał nas fejkować, nie wie, że rozmawia z mistrzem fejku. Okej, okay. Nie, to jest żart, zrobiłem 4 resety w jednym. Kuksir, 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 kuksir. Proszę, 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 proszę. Nie, nie mogę wycelować w bramkę. Dobra, zerowa sekunda, może jeszcze... Nie, on to będzie podbijał. Mecz numer chyba 4, jeżeli się nie mylę. A my dalej bez zaliczonych zadań. Okej, okay. Dobra, będzie dobrze, on jest nieagresywny. On jest milusieńki. I nie zrobiłem reseta. Nie mogę, jestem w lewym jeżdżącym. A typ jak nie wiem, se leci na coś takiego i nie trafia. Ja też nic nie trafiam.
Proszę tylko o to, abym zaczął. Nie. Tak. Tak, dobra. Nie! A spierdzielaj typy, nie oddaję ci te piły. Mielibyśmy zaliczonego double reseta. O, mamy ściankę, mamy ściankę. Do 38 razy sztuka, no. Nie mogę. Ground pinch, nie. Ale czuję bezsilność tym autem. Okej, okay. Teraz. Jeden reset. Drugi reset. Nie! Nie! Teraz jak ta lala siedzi. Teraz siedzi jak ta lala. Nie, nic nie siedzi. Siedzę zaraz na krześle. W sumie teraz nawet. Dobra, jest bezpiecznie. Teraz tylko nie zepsuj. Jest jeden reset. Jest drugi reset. Jest trzeci reset. I jest bramkarz. Dobra. O! Jest, kuksir, zaliczony, ja sobie zaliczam. Może jest skazłował 32 razy, ale ja sobie zaliczam. 1 na 3 odhaczone, jeszcze tylko double reset i jeszcze tylko must double. Szansa na sukces jakaś? Okej. Okay. Nie, zepsułem. Dobra, może zróbmy dodatkowe wyzwanie, strzelić teraz w zerowej sekundzie. To jest takie wyzwanie etkowskie. Tryhardowskie. Żeby mieć szansę potem w dogrywce. O mamo, jaki flick. Dobra, przesadziłem. Ale on to jeszcze podbija? Dokładnie, więc mamy szansę, jak nie zepsujemy, to teraz double tap. Trafiliśmy, jakim cudem to nie skazowało? Ale jest gol. Ej, byłem przekonany, że to skazuje ogólnie. Serio, to skazowało przecież. Dobra, nieważne. Strzeliliśmy, to teraz nadrabiamy to. Nadrabiamy i strzelamy. Strzelamy, tracimy bramę. No nie mogę. Albo nie, nie wchodzi. Albo dobra, wchodzi. Okej, okay, Rocket League Alexis Sanchez. Zobaczymy. Aha. Jednak Fabi RL, czyli też ten człon RL jest a nie, RL6, to Rainbow League 6. To hybryda dwóch gierek. Dobra, nie obchodzi mi to, że zblokowałeś ścianki, zabrałeś boosta. Ja lecę teraz zgodnie ze swoim planem na zmarnowanie 30 sekund życia. Dobra. Nie, nie zdumowałem go. No i co ja mam zrobić z 20 boosta? Zbierzmy sobie tą setkę. Udajmy. Zbierzmy sobie setkę, że dobry żarcik. Nie, on zdąży, on wie co my robimy. Nie, wyścig z wiatrem. Pęk, proszę. Nie zepsuj tego, nie. Ogólnie nie będę ukrywał. O ile resety, to jeszcze resety, więc w miarę git się robi każdym autkiem praktycznie. To Masty Flicka totalnie nie czuję tym Fordem. Więc o resety się nie boję, że to strzelę, natomiast ten Masty Flick Double to będzie katorga. No ale co, nie każde auto jest stworzone pod freestyle. Niektóre są po prostu pod unicestwianie przeciwników i wygrywanie. Jeżeli nie gram autkiem, który mi w sumie wychodzi prawie za każdym razem, no to zaraz temu gościu zasadzę głazem. No i patrzcie, on już jedzie tą ściankę, ślepo. Okej, okay. Sfejkowaliśmy go, że jedziemy do jego cornera. Nie strzelę. Dobra, strzelę na zero, teraz gola. Okej, okay, test bruzówki. Test bruzówki i może komuś się przyda taki teścik. Proszę bardzo, za pierwszym razem. Zagranie, na które nie jesteś gotowy, Fabi Rly. A teraz strzelmy jeszcze to, co musimy strzelić. Okej. Okay. Nie. Dobra. Ono zaraz zraszuje, coś czuje. A nie, zraszował, ale nie podskoczył. Czyli wyjątkowo inteligentny. A dobra, strzelamy, wywalone w ciebie typie, wychodzę. Dobra, gramy na fizyka. Ja liczę, że mi nie idzie, ale jak ujdzie, to znaczy ujdzie, jak wyjdzie, to tak oddaj, będzie taki piękny klipek, że ulala, klipek życia siądzie. Proszę. Nie jest to najlepszy setup na świecie, jest tragiczny w sumie. Ale może coś z niego wyjdzie. Double reset. Nie. Teraz jest to próba. Piłka odskakuje tak mocno jak może. A ja nie łapię reseta. Dobra, strzelmy to. Drodzy widzowie, psycha coraz jeżeli nie będę ukrywał. Ale wyczuwam gniew. Zrespi tu setę, nie zdąży nas obronić. O, ja nic z tego nie zrobię, bo co? Nie. Może zacznę ratać bardziej na tego musty double, bo tego reseta też na siebie bym mógł sobie starego zaliczyć. Nie, skopnij se, nie wiem kogo. Czy ja ci wyglądam na piłkę, typie? Tak, wygląda mu na piłkę, jestem kulką. Najgorsze jest to, że on tak bezmyślnie leci. To jest tak łatwo, żeby mu strzelić bramkę, ale blokuje mi tą ściankę, którą potrzebuję. Oj, jak potrzebuję. Dobra. Must double.
Nie, nie Masty, bo Double by się odbiło od sufitu. Jeszcze nie umiem Mastiego tym autem. Kopnijmy go parę razy, żeby go poturbowało. Zniszczmy go. Dobra, nie zniszczy go. Paweł, już chyba wiem, jakie auto sprzedam w Forzie, jeżeli ją włączę niedługo. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nic się nie da strzelić. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Co mi to daje? No nie, no i tak to bronią, i tak to bronią. Już jest taka presja, jak jest wolna chwila. Dobra, teraz jest wolna chwila znowu. I słaby taczyk. Oczywiście. Nie, nie. Dobra, ten ziomek tam odda. Ten ziomek tam odda wszystko, co nic nie oddawało. Okej, mamy możliwość saving Master Double. Jak nie wyjdzie mi chociaż... O! Dobra, zaliczone, jedno zadanie. Jeszcze double reset, jeszcze double reset, jeszcze double reset. Dobra. Nie strzelę double, ale strzelę ma tutaj Kuxira, trochę lepszego niż poprzedni. Albo nie strzelę, bo wyszedł, ale nie muszę strzelić, to jest idealnie. Nie obchodzi mnie to, że wyszedł, bo mam już Kuxira zaliczonego i tak. Okej, okay, Google Dulbulbul. Mam nadzieję, że mu strzelimy pierwszym strzałem tego double reseta i mamy już Ronkeda i koniec odcinka, koniec testu i nigdy nie wraca do tego auta. Hatfu. Nie, żartuję. Nie mówię tak, bo mi będziecie go na streamach wykupywali. O co chodzi z tymi ludźmi? Spykryzy! Najlepszy przeciwnik, na jakiego dzisiaj grałem, który da mi zrobić zaraz double. O, darmowa ścianka. Nie wychodź. Dobra, jak wejdzie to... A, mam to w dupie, zaliczone. Zaliczone do końca tego meczu, postaram się zrobić lepszy, ale nie interesuje mnie nic, totalnie nic mnie nie interesuje. Słabo mi się tym autem freestyluje bez owijania w bawełnę. Widzicie zresztą, jak idzie to. Nie dość, że autko ciężkie, to jeszcze przeciwnicy mi pomagają. I trafiliśmy na freestylera. Elegancko, ziomek. No, no, tego ziomka generalnie wszystko pewnie zaliczymy. Życie sobie ułożę z tym ziomkiem. Jeden raz poproszę. Lepszy double. O, double bull. Okej. A, double reset. Jest jeden. Nie, nie mogę reseta złapać nawet tym autem. Dobra, bo w sumie takie granie na siłę meczu, gdzie ziomek nawet ten... A, już nie ma sensu. Polećmy jeszcze na jedną próbę i wychodzę. Jeszcze jedna próba i wychodzę z tego meczu. Cyk. Masty fliczek. Nie, po prostu nie siedzimy tym autem. Wychodzimy i idziemy na mecz rankingowy na koniec. Wątpię, że to jest dobra decyzja, ale gramy Rankeda 1v1. Mamy rankę Super Sonic Legend, czyli najwyższą w grze. Zobaczymy, czy może na rankedach ten samochód będzie OP, ale do freestylu, no, nie polecam ogólnie. Słabo mi się nim cokolwiek robi, tak naprawdę. No tutaj jeszcze... No nie jest jakiś turbo tragiczny, no ale to żadne auto nie jest turbo tragiczne. Prawdę mówiąc, jak sobie teraz skojarzyłem, że w sumie podobne odczucia ma ten samochód do Battle Busa z Fortnite'a. Chyba nawet ten sam hit box i no mówię wam, podobnie się czuję. To znaczy Battle Bus wiadomo, że był hardkorowy i jeszcze jest dużo gorszy. No ale ten samochodzik poza tym, że fajnie wygląda, to... Nie wiem, nie polecam. Ziemniak chyba jest najlepszym hitboxem Merca, albo sam Merc po prostu. Ale okej, okay, strzelamy bramkę na 1-0, ja już nie narzekam. Wygrywamy meczek na SSL-u i będę happy. Może nam poda piłkę? Nie, bo zrobił dokładnie to samo co my. Ale jestem... Co? Jeszcze nie dostał demo? Nie, 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 nie. Ale sytuacja patowa, sytuacja patowa. Albo no nie mogę. Nie, 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 nie trafiłem w piłkę. Dostałem demo, nie dostał demo i teraz ścinamy bramkę od razu. Okej, okay, tym razem lecimy na coś takiego. Ona nam oddaje. To było dosyć głupie. Oczywiście to nie była wina auta w żadnym stopniu. Okej, okay, polecimy na ceiling shota po prostu. Ceiling shoty są OP na jedynkach. I strzelamy, dobra, 2-1, slingshot trafiony. Generalnie niecelnie, to znaczy niecelnie, strasznie niepewnie się czuję, jak podbijam piłkę innymi autami niż Fennec czy Octane na sufit, bo nie jestem przyzwyczajony do tych hitboxów, a jest on trochę inny i w zależności od tego, czy jest wyższe czy niższe auto, to piłka się inaczej podbija po prostu, tutaj krótko mówiąc, więc no nie do końca wiem, czego się spodziewać i jak sobie idealnie to ustawić, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej, nie trafi but z tego ziomek i nam zostawi pustą bramkę, a ja nie umiem zrobić flika. Na szczęście tracimy bramkę dopiero teraz. Co nie? Tracimy czy nie? Nie tracimy? Gitowa. Ale my nie mamy boosta, on ma. Coś czuję, że tego nie obronię. Chociaż się trochę wywalił. Double reset, triple reset. Quad triple reset. Nie wiem, co on próbuje strzelić. Piłka do defensywy i lecimy, lecimy, lecimy. Na razie 2-1 dla nas, także jest wynik no z kosmosu. Lećmy sobie tak, zrobię backflipa nad nim. Albo taki flipek w okienko, jak nas nie podjedzie. Idealnie, 3-1 dla nas, jest fajnie. Okej, okay, kolejny kick-off. Ziemek też jakoś za bardzo chyba nie lubi robić kick-offów, bo tam wcześniej unikał, przynajmniej raz. Okej, okay. Za wysoko fliknął. Tutaj sobie skacze. On tego nie strzeli, tylko nam poda, dokładnie.
I szybki kontratak, 4-1, może się zdenerwuje i wyjdzie, fajnie by było. Dobra, kolejne wznowienie, jest fajnie. No, do kick-offów? Nie wiem, może ich nie wygrywamy, ale nie przegrywam ich też drastycznie. Tutaj strzał, który jest nawet w bramce, 5-1 dla nas, no nie wiem, ten samochód chyba chce, żebym go polubił. Znowu nie jedzie do wznowienia, kopnijmy sobie tutaj ściany za niego. I strolujmy sobie życie. Okej, okay, on się wywalił, jest git. Polećmy sobie na fejka. Złapmy piłkę może. Tutaj pojedźmy trochę bardziej. Kopnijmy raz. I strzał po bliskim słupku. 6-1, ale to znowu nie jest kwestia o to, tylko takiej inteligencji boiskowej trochę. Chociaż wiadomo, że wyższym autem się lepiej tak drybluje piłką. I to jest spoko. Natomiast no, nie wierzę, że robi na nas moje kick-offy. Dobra, zbierzmy tą setkę, to będzie super. Zebrałem chyba setkę, ale zginąłem. Ale nie ma tragedii, bo zdążymy się cofnąć przynajmniej. Ja teraz go sfejkuję. Ona to leci. Nie ma szans, żeby to stracić, co nie? Dobra, jednak są szanse i to całkiem duże. Okej, okay, powolny kick-off na znak tego, że jesteśmy koksami i nie potrzebujemy robić szybkich wznowień, dokładnie. Wygrany. A weźmy piłkę do defensywy, bo czemu by nie? Tego też trochę zirytować powinno. Okej. Okay. Przeskoczony. Nie trafiłem w piłkę totalnie, ale na szczęście on to też słabo skontrolował. I tracimy bramkę z Ariala prawdopodobnie, chyba że zepsuje. Zepsuł totalnie. A nie, on jest freestylerem. Mariola! A nie, hola, ola! Okej, okay, lecimy. Nie przejmujemy się. Cały czas mecz jest pod naszą kontrolą, pod nasze dyktando. Ja tutaj lecę na to. Teraz zróbmy jakieś 50, zbierzmy tutaj przyspieszenie. On jedzie centralnie do nas. Mi to nie przeszkadza, wbrew pozorom jest to całkiem spoko. I fliczek w okienko, dobra, 7-3, dobrze się flikuje tym autkiem, to znaczy dobrze, no słabo się nim flikuje, ale dobrze mi się są fliki i wygrywamy Magic na SSL-u, jest super. No, ziomek nawet nie miał rozegranych wszystkich tutaj placementów, mimo że miał identyczne memory jak my. No i co, dobra, przejdźmy do podsumowania tego samochodu. No to żeby nie skłamać, nie będę tutaj mydlił oczu tym wygranym rankedem. Samochód, jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne, to znaczy mechaniczne, takie bardziej freestyle'owe, totalnie mi nie leży. No zobaczcie, spróbuję zrobić Mastiego, chociażby na freeplayu. No i dobra, siadł, ale dalej to nie był mocny Masti. To jest kwestia tego, że to jest krótszy hitbox. No i po prostu hitbox Merca nie jest do tego przystosowany. No samochodzik nie jest zły. Jedyne co w hitboxie Merca mi u niego szkodzi, to to, że nie widać maski. Jakby ktoś miał taką kamerę mniej więcej, to by ją widział. No ale to jest kamera taka trochę słaba moim zdaniem. Przynajmniej dla mnie byłaby niewygodna. No ale no co tu można dużo powiedzieć. 1100 kredytów, samochód możecie dowolnie edytować. Widzicie jak on wygląda. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o wygląd, jest najlepszym samochodem tak jakby z Merca, z hitboxiem Merca. Jeżeli chodzi o grywalność, to nie wiem, czy sam Merc, czy może Nomad, czyli ten ziemniakowóz jest najlepszy, ale na pewno nie Ford Bronco, czyli to, co teraz ja gram. No zwyczajnie mi nie leży ten samochód, nie będę tutaj więcej gadał. Nie wiem, co tutaj więcej by dodać, po prostu mi nie leży. Jeżeli zakupicie ten samochód, bo wam się podoba, to polecam użyć kodu EDEK. Jeżeli nie zakupujecie, no to jak najbardziej zrozumiała decyzja. Tutaj jeszcze nie taki zły gol, ale tak jak mówię, te Masti mi tak bardzo nie siedzą. No to nawet teraz Masti, co zrobiłem, to bramka, to ten Masti też był tak bardzo delikatny. Po prostu za krótki jest dla mnie ten samochód. Może komuś z was będzie się nim super grało, ja go tak jakby pod tryhard nie polecam. Zapraszam oczywiście do zostawienia jeszcze suba, lajka i nie będę przedłużał, także elo elo!